się remisem 1-1. Mam wrażenie, że te Niemcy nie zostały przegrane dzisiaj, tylko znacznie wcześniej, w czerwcu, czy to we wrześniu. Tak, no można powiedzieć, że dzisiaj już próbowaliśmy wyciągnąć to, co od początku eliminacji nie funkcjonowało, jak też wiele elementów wyglądało słabo i to jakby dzisiejszy mecz, myślę, że bardziej był meczem takim, okej, próbujemy zrobić krok do przodu po tym, co w tych eliminacjach pokazaliśmy, gdzieś poprawić naszą grę i gdzieś zbudować się na dzisiejszy już na te play-offy. I z przebiegu spotkania, jeśli chodzi o grę, to widać było pozytywy. Gdzieś w tej końcowej fazie, przy polu karnym, tam brakowało ostatniego podania, znalezienie wolnej przestrzeni, strzał z dystansu, gdzieś po prostu oddanie strzału na bramkę, czy nawet wrzutki. I to jest jakby element, który pewnie będziemy analizować i pewnie jest do poprawy, ale naprawdę wiele, wiele pozytywów w tej grze było widać. Gdzieś to, jak chcieliśmy rozpocząć sytuację, jak gdzieś przegrać z jednej strony na drugą, przejść przez fazę defensywy do ofensywy, tutaj to wyglądało dużo lepiej. No ale to też piłka nożna, no jednak z meczu na mecz tego nie da się zmienić tak o 360 stopni, ale myślę, że to jest kierunek, którym powinniśmy podążać. Przyjeżdżasz do Pragi, siadasz obok Fernando Santosza, zaczynają się eliminacje, pomyślałeś chociaż przez moment wtedy, że one się mogły tak potoczyć i tak skończyć, jak gdzieś w pewnym sensie walczą, no bo już tylko play-offy zostały? Myślę, że parę takich momentów bym znalazł, gdzie po meczu, czy nawet przed meczem myśmy pomyśleli, że nie ma szans, ale to jakby to nie był jeden mecz. Tych meczów było parę, gdzie zagraliśmy słabe spotkanie, przegrywaliśmy, traciliśmy punkty, więc jakby no całe eliminacje szły bardzo, bardzo źle dla nas, więc jakby tutaj trzeba być też obiektywnym, a tych końcówki gdzieś próba takiego, z jednej strony chcesz wrócić na właściwe tory, z drugiej strony wiesz, że jeszcze te eliminacje trwają, ale mi się wydaje, że jakbyśmy pewnie te eliminacje inne zagrali taki mecz, to dzisiaj pewnie byśmy wygrali, ale to też jakby ja jestem tutaj zdania, że w tym kierunku powinniśmy iść i te mecze wygrane przyjdą i taki mecz jak dzisiaj z Czechami na te kolejne spotkania, można powiedzieć w nowym roku nowe rozdanie i wtedy mam nadzieję, że też będą zwycięstwa. Dziękujemy. Dzięki.